Cześć! Witajcie w szóstym odcinku serii Posłuchaj o anarchizmie. Częstym argumentem przeciwko anarchizmowi jest to, że panowałby w nim chaos i wszyscy ganialiby za sobą z karabinami i rozkradali albo podpalali co popadnie. Przecież nie byłoby prawa ani policji stojącej na straży porządku i uczciwości. Dlatego w tym odcinku chciałbym zająć się kwestią policji i rozwiązywaniem problemu przestępczości w anarchistycznym społeczeństwie. Dziś bardzo ciężko jest wyobrazić sobie społeczeństwo bez policji. Pytanie jednak, czy zawsze tak było? Kiedy właściwie powstała instytucja policji i dlaczego ją powołano? Pierwszą zorganizowaną policję państwową powołał na terenie Paryża król Francji Ludwik XIV w roku 1667. Było dla niego sposobem na realizację swojej władzy absolutnej, zakładającej pełną kontrolę państwa nad obywatelem. Jej zadaniem było przede wszystkim pilnowanie włóczęgów, imigrantów, domów publicznych i biednych dzielnic pod kątem podejrzanych zgromadzeń, bałaganu, niepokojów i buntu. Cenzurowanie sztuki i w skrócie wymuszanie na mieszkańcach stolicy posłuszeństwa wobec monarchy. Na dobrą sprawę, próby stworzenia scentralizowanej państwowej policji w innych państwach zaczęły się dopiero 150 lat później, wraz z początkiem rewolucji przemysłowej. Ten okres nie jest przypadkowy. To wtedy feudalizm przerodził się już całkowicie w kapitalizm i wyzyskiwani pracownicy coraz głośniej zaczynali domagać się swoich praw. W wiktorieńskiej Anglii lordowie zaczęli określać te grupy mianem kryminalnych klas czyli najbiedniejszych członków klasy pracującej, którą arystokraci tacy jak Sir Edwin Chadwick określali jako pazerną, leniwą, łasą na luksusy i pijaństwo oraz niechętną do odbycia uczciwego dnia pracy za uczciwą dzienną stawkę. To oczywiście słowa kogoś, kto w swoim życiu nie przepracował nawet jednego dnia. Te tak zwane kryminalne klasy coraz częściej jednak buntowały się. W 1819 roku ogromny protest głodujących i skrajnie ubogich robotników w Manchester został rozbity przy pomocy uzbrojonej kawalerii. Zginęło 15 osób, rannych zostało 700. To jednak nie uciszyło robotników, którzy w odpowiedzi zorganizowali protesty w całym kraju. Władze zdawały sobie sprawę, że potrzebna jest instytucja, która będzie zdolna nie tylko zwalczać zbuntowaną ludność, lecz także kontrolować ją na jej własnym terytorium, czyli w najbiedniejszych dzielnicach. Ją nie stanowić jednak formacji wojskowej, a więc w teorii miała być mniej brutalna, tak by uspokoić nastroje społeczne. Jej nieustająca brutalność wobec obywateli jednak wcale nie była lepsza od sporadycznej brutalności wojska. Kilkunastu zabitych i kilkuset rannych podczas głośnej demonstracji zmieniło się w niezliczoną ilość pobitych i zamordowanych codziennie na ulicy i podczas przesłuchań. Dzięki temu najbiedniejszym coraz trudniej było zorganizować się na ulicach i przeciwstawiać władzy. Polski, a właściwie jej zajętej przez Rosję części, też nie ominęła ta nowinka. Policja pod rządami Cara miała podobną funkcję, jednak poza zwykłymi policjantami istniała też ochrana, czyli specjalna policja do walki z przeciwnikami politycznymi caratu. Mimo tego co sugeruje się w szkołach trzeciej RP, nie powstała ona by walczyć z polskimi patriotami, lecz raczej z rosnącymi w siłę w latach 80. XIX wieku ruchami socjalistycznymi i anarchistycznymi. Jako pierwsza stosowała nowoczesne formy inwigilacji i metody przesłuchań oraz dokonywała pozaprawnych zabójstw. Prowadziła kartoteki o rewolucjonistach i związkowcach Jej agenci infiltrowali związki zawodowe, czasem nawet zakładając je samemu, aby móc kontrolować działalność ich członków. Agenci ochrony działali też jako prowokatorzy Zachęcając robotników do nielegalnych działań, aby dać pretekst do ich późniejszego aresztowania. Wszystkie te metody są stosowane przez policję do dziś. Rosyjska policja wspólnie z armią zajmowała się później krwawym tłumieniem rewolucji z 1905 roku. No dobrze, ale przecież to były mroczne siły zaborcy. Z pewnością sformowana po zaborach demokratyczna polska policja nie dopuściłaby się takich zbrodni, prawda? Policja państwowa została sformowana przez Piłsudskiego 24 lipca 1919 roku. Nie trzeba było długo czekać na efekty jej działania. Jeszcze w tym samym miesiącu użyto jej do rozbicia Rady Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskim i aresztowania jej delegatów. Przez kolejne lata policja nie próżnowała. Wykorzystywano ją do niszczenia ruchów lewicowych, socjalistycznych i anarchistycznych. Najbardziej dramatycznym epizodem w historii międzywojennej policji był bez wątpienia strajk chłopski z 1937 roku. Chłopi domagali się odsunięcia od władzy sanacji oraz protestowali przeciwko skrajnemu ubóstwu polskiej wsi i utrzymywaniu się stosunków zależności między chłopami a dawną szlachtą. W sierpniu 1937 roku zorganizowali ogólnopolski strajk, polegający na blokowaniu dróg oraz niedostarczaniu produktów rolnych do miasta. Sanacyjne władze nasłały wtedy na chłopów policję uzbrojoną w karabiny maszynowe i ostrą amunicję. Zginęły 44 osoby, setka została ranna, a tysiące aresztowano i represjonowano. Dzięki bezwzględnej brutalności policji, państwo osiągnęło swój cel. Kolejny bunt klas najbiedniejszych został stłumiony. Gdy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, oficjalne struktury policji państwowej zostały rozwiązane przez nazistów, którzy zastąpili je własnymi. Wielu polskich policjantów zostało wówczas wcielonych do tzw. granatowej policji, gdzie odtąd działali na usługach hitlerowskiego reżimu. Granatowa policja pomagała w aresztowaniu i mordowaniu Żydów oraz antyfaszystowskich partyzantów z podziemia. W 1945 roku, po wyzwoleniu kraju z rąk okupanta, Sowieci wprowadzili własne porządki. Policja została zastąpiona dużo ładniej brzmiącą milicją obywatelską, która miała stać na straży nowo powstałej Polski Ludowej. Niestety, nowe państwo okazało się być ludowe tylko z nazwy. Pierwsze strajki polskich robotników z powodu niskich płac odbyły się już w 1946 roku i spotkały się z wreszcie ludowymi, milicyjnymi represjami. W 1956 roku poznańscy robotnicy wściekli na okropne warunki materialne spowodowane ciągłym podnoszeniem norm, za którym nie szły podwyżki płac, ogłosili strajk generalny. Domagali się też wprowadzenia samorządów pracowniczych w zakładach pracy. Rząd wysłał przeciwko nim najpierw milicję, później wojsko. Zginęło 70 osób, 600 zostało rannych. Do podobnych przykładów brutalności milicji dochodziło przy każdej próbie buntu klasy pracującej przeciwko interesom władzy. W 1968 roku biła pałkami protestujących studentów. W roku 1970 strzelała z karabinów maszynowych do protestujących przeciwko podwyżkom cen i nierównościom społecznych stoczniowców w Gdańsku, zabijając 41 osób i raniąc ponad 1000. W 1976 w Radomiu milicja zabiła czterech kolejnych protestujących robotników. W latach 80. milicjanci zajmowali się represjonowaniem opozycji solidarnościowej oraz organizacji anarchistycznych a nawet jakże groźnej dla systemu młodzieży subkulturowej. Po transformacji ustrojowej milicja z powrotem zmieniła nazwę na Policję, jednak nie zmienili się ani jej członkowie, ani metody. Różnica jest taka, że Policja służy już teraz nie tak zwanej władzy ludowej, lecz kapitalistom. Jej ekscesy pozostają podobne. Niezliczone przypadki pobić na komisariatach, brutalne pacyfikowanie demonstracji i ciągłe widmo pałki policyjnej ciążące nad obywatelem pozostały bez zmian. Nie wolno zapominać o zbrodniach współczesnej polskiej policji, takich jak wspomaganie czyścicieli mieszkań przy nielegalnych eksmisjach, rasistowskie zabójstwo Maxa Toi, tuszowanie morderstwa Jolanty Brzeskiej, skatowanie na śmierć Igora Stachowiaka na komisariacie, torturowanie trójki anarchistów z Warszawy i dziesiątkach tysięcy innych przypadków zabójstw, pobić i tortur rutynowo stosowanych podczas przesłuchań. Z historii policji jasno wynika, że została stworzona nie po to, by chronić obywatele przed kryminalistami, lecz by chronić elity przed obywatele, i taką funkcję pełni do dziś. Jej zadaniem jest przede wszystkim utrzymanie monopolu na przemoc w rękach państwa. Dzięki codziennie serwowanej nam przez media i władzę propagandzie o bohaterskich stróżach prawa, którzy bronią nas przed złem, społeczeństwie zostało zaszczepione wiele mitów dotyczących policji. Teraz zajmiemy się ich obalaniem. Policja wykonuje swoje czynności zgodnie z prawem. Pamiętajmy, że policjant nie jest prawnikiem. Zna tylko podstawowe przepisy, zatem swoje działania często musi uzasadniać blefem lub kłamstwem. Policjanci uwielbiają wmawiać nam zmyślone lub przekręcone przepisy dla własnych korzyści, licząc na to, że my prawo znamy jeszcze gorzej od nich. Poza tym, od kiedy prawo jest wyznacznikiem tego, co jest słuszne? Wiecie, co jeszcze było legalne? To, 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 to. a w końcu. Wśród policji zdarzają się czarne owce, lecz większość funkcjonariuszy jest dobrymi ludźmi. Być może część policjantów dołącza do policji w rzeczywiście dobrych zamiarach, jednak praca ta zmusza ich do wykonywania rozkazów swoich przełożonych bez względu na własną moralność. To, w połączeniu z korupcją i z natury deprawującą władzą nad drugim człowiekiem, bardzo szybko sprawia, że stają się tacy jak ich mniej idealistyczni koledzy. Sam fakt, że bycie policjantem pozwala na ekscesy, jest najlepszym powodem dla zlikwidowania tak niebezpiecznej instytucji jak policja. Policja jest instytucją demokratycznego państwa, zawsze możemy przecież pozwać policjantów do sądu, jeżeli nadużyją swoich uprawnień. Niestety, policja, chociaż działa w ramach państwa, które pchając raz na cztery lata ludzi do urn wyborczych, lubi określać siebie jako demokratyczne, jest kompletnie sprzeczna z ideałami demokracji. Funkcjonariusze nie są wybierani ani odwoływani przez społeczności, których pilnują. Ich płace i ewentualne awanse są zależne tylko od ich przełożonych. Którzy decydują o nich nie ze względu na moralność bądź przestrzeganie prawa przez podwładnych, lecz ze względu na umiejętność bezdyskusyjnego wykonywania rozkazów lub odpowiednio wysokie przychody z mandatów. Co do sądzenia się z policją, tylko 3,5% zgłoszonych przypadków pobić dokonanych przez policjantów trafia do sądu, reszta jest blokowana przez prokuratury z góry umarzające sprawę. W mało prawdopodobnym przypadku, że Twoja skarga w ogóle wpłynie do sądu, tak czy owak Twoje szanse na wygrane będą minimalne. Będziesz jedynym świadkiem zdarzenia, a Twoje słowo jako potencjalnego lub dokonanego przestępcy zostanie postawione przeciwko słowu policjanta, czyli zaufanego funkcjonariusza publicznego. Na koniec, jeżeli jakimś cudem uda ci się wygrać, winowajca dostanie co najwyżej nagane, degradację lub w najgorszym wypadku wymówienie. Nie licz na to, że pójdzie siedzieć. Powodzenia! Policja jest nam potrzebna, bo kto inny obroni nas przed kryminalistami. Założenie, że bez policji społeczeństwo pogrąży się w chaosie, jest równie niemądre, co niebezpieczne. Zakładamy bowiem, że większość z nas jest potencjalnymi kryminalistami, oraz że nie potrafimy powstrzymać się przed niemoralnymi aktami, jeżeli ktoś nie stoi nad nami i nie grozi nam przemocą lub śmiercią. Czy zastrzelisz kogoś na ulicy, jeżeli nie grożą ci za to żadne konsekwencje? Czy może raczej z powodu własnej moralności nie dopuścisz się do takiego czynu, myśląc o nieskrzyżdzeniu kogoś innego? Policja nie zajmuje się też pomocą ofiarom przestępstw. Jako instytucja całkowicie podległa władzy, jej głównym zadaniem jest karanie przestępców za to, że łamią państwowe prawo, nie pomaganie ich ofiarom. Dlatego policja od najwięcej środków przeznacza na ściganie przestępców takich jak przemytnicy lub handlarze narkotykowi, bo ich działania godzą bezpośrednio w ekonomiczny monopol ustalony przez państwo. Policjanci i strażnicy miejscy poświęcają też szczególną uwagę ludziom pijącym piwo lub palącym papierosy w miejscach publicznych, ewentualnie przechodzącym przez pas na czerwonym świetle. Mandaty przynoszą spore zyski państwu, a policjanci mogą polepszyć swoje oficjalne statystyki i dostać awans bez należania własnych tyłków. Przestępstwa, które najczęściej dotykają zwykłych ludzi, takie jak gwałty, pobicia czy kradzieże, są często traktowane po macoszemu lub nawet całkowicie olewane. Poza tym musicie pamiętać, że prawie całość zachowań przestępczych ma swoje źródła nie w jakichś strasznych demonach, które żyją wewnątrz nas, lecz w ekonomicznych uwarunkowaniach systemu kapitalistycznego. Przestępczość wśród klasy pracującej bierze się głównie z biedy, patologii społecznej, braku odpowiednich edukacji oraz perspektyw. Gdyby każdemu zapewnić godne życie i zaspokoić jego podstawowe potrzeby, zamiast uzależniać się od jego pozycji społecznej i ekonomicznej, gdyby oprzeć społeczeństwo nie na chęci zysku i egoizmie, lecz solidarności społecznej, taką przestępczość można by całkowicie wyeliminować. Nie mówiąc nawet o przestępczości białych kołnierzyków, która zniknęłaby razem z samymi kołnierzykami. Oczywiście nie wierzymy, że taka zmiana stanie się z dnia na dzień. Dlatego warto doraźnie wypracować metody na przeciwstawianie się policyjnej przemocy oraz stworzenie alternatyw wobec policji, tak abyśmy były gotowe na moment, kiedy przestanie ona istnieć. Pamiętajcie, jeżeli widzicie lub jesteście ofiarami interwencji policyjnej, koniecznie wyciągnijcie telefon lub kamerę i zacznijcie ją filmować. Wylegitymujcie policjantów. Mają obowiązek umożliwić wam zapisanie swoich danych. Niech mają świadomość, że patrzymy im na ręce że ich ewentualna brutalność nie pozostanie tajemnicą i że dowiedzą się o niej inni. Jeżeli będą próbowali wcisnąć wam jakieś papiery, niczego nie podpisujcie. Nie macie takiego obowiązku. Szczegółowe porady, jak się zachowywać w Towarzystwie Mundurowych, znajdziecie w opisie filmiku. Najlepszą alternatywą wobec policji jest wzmacnianie więzi sąsiedzkich w społecznościach i zorganizowanie wspólnych patroli. Takie patrole nie byłyby podległe władzy i składałyby się z chętnych do pomocy mieszkańców, zatem działałyby zawsze zgodnie z ich interesem. Patrole stosowałyby przede wszystkim metody zapobiegawcze, jakokolwiek przemoc byłaby ostatecznością i użyta tylko w obronie własnej lub innych, czyli zupełnie na odwrót niż w przypadku policji. Podstawowym założeniem takiego patrolu nie jest chęć zemsty lub wymierzenia kary wobec przestępców, lecz zbudowanie więzi społecznych między sąsiadami i działania zapobiegawcze, mediacyjne oraz naprawcze, zamiast policyjnej agresji. Złoczyńcy mają dużo mniejsze pole działania, gdy patrzy im na ręce cała okolica, a nie tylko kilku mundurowych. Ważne jest też, żeby patrole sąsiedzkie były zorganizowane niehierarchicznie, przy pomocy regularnych zgromadzeń, na które wstępnieliby wszyscy mieszkańcy. Tak właśnie funkcjonowały okrzejówki, czyli patrole sąsiedzkie zorganizowane przez Związek Syndykalistów Polski i Komitet Obrony Lokatorów na warszawskiej Pradze. Były one odpowiedzią na fale podpaleń dokonywanych przez czyścicieli kamienic za cichym przyzwoleniem policji. W dzień zajmowały się przede wszystkim sprawdzaniem domów pod kątem niebezpieczeństwa podpalenia, a nocą pilnowaniem zagrożonych okolic. Oczywiście takie rozwiązanie ma sens tylko w przypadkach pojedynczych drobnych przestępstw. Co z zorganizowanymi grupami przestępczymi? Jak sobie z nimi radzić? Najskuteczniejszą doraźną metodą walki z gangami jest zorganizowanie oddolnej milicji, której członkowie i członki nie należeliby do lokalnej społeczności i byliby przez nią natychmiastowo demokratycznie odwoływani w razie nadużyć. Milicje byłyby uzbrojone i zdolne do walki z gangsterami. Przykłady takiej organizacji można znaleźć np. w ateńskiej eksarchii, gdzie mieszkańcy sami bronią się przed uzbrojonymi dilerami narkotykowymi, jak i w Meksyku, gdzie oddolne, niezależne od państwa milicje składające się z mieszkańców stawiają czoła najniebezpieczniejszym gangom narkotykowym świata. Nie zapominajmy jednak, że takie zjawiska jak gangi przestaną występować w postrewolucyjnym społeczeństwie, gdyż czynniki socjoekonomiczne, z których się biorą, zostaną wyeliminowane wraz z obaleniem kapitalizmu. Na tym właśnie polega skuteczna walka z przestępczością. Zamiast ciągle nieskutecznie zdaleczać skutki patologii systemu i karać ich ofiary, należy uderzyć w sam system. W kolejnym odcinku zajmiemy się anarchistycznymi alternatywami dla współczesnej kryminologii, sądownictwa oraz systemu karnego. Dzięki za uwagę i do usłyszenia! yeah no.